15 sierpnia 1920 roku spod Warszawy ruszyła kontrofensywa Wojska Polskiego. Bitwa warszawska była jedną z 18 decydujących bitew w dziejach świata. Wtedy Polsce udało się ocalić dopiero co odzyskaną niepodległość i zatrzymane zostały wojska bolszewickie, które maszerowały na podbój Europy. 15 sierpnia bieżącego roku przypomnimy o tamtych wydarzeniach. Starosta Tarnowski i wójt gminy Tarnów zapraszają do Woli Rzędzińskiej. Na boisku Wolani o godzinie 20 odbędzie się plenerowa projekcja filmu fabularnego zatytułowanego Bitwa Warszawska 1920, ale zanim zaprosimy do kina plenerowego, o 17.30 przez centrum wsi przedefilują grupy rekonstrukcji historycznej. Będą ułani i będą strzelcy podhalańscy, którzy później dadzą pokaz swoich piechocińskich i kawaleryjskich umiejętności. Poczęstujemy wszystkich wojskową grochówką, będą lody, tortille, kiełbaski z grilla i kebaby. A na koniec ułani ze Zgłobic pokażą, jak się onegdaj strzelało z karabinu maszynowego. Zapraszamy do Woli Rzędzińskiej na film i na wojskową grochówkę. Zapraszamy na podróż w czasy, kiedy ważyły się losy Polski i Europy.